Dzień dobry, witam wszystkich na streamie i tym razem troszeczkę zrobimy ułatwienie dla osób, które jakby nie będą uczestniczyły w samym live'ie, ale za to będą mogły sobie obejrzeć cały materiał po tym dniu. Dlatego też właśnie po prawej stronie widzicie okno czatu, które myślę, że zdecydowanie będzie wam ułatwiało zrozumienie tego, o czym właściwie będę mówił, bo czasami się zdarza tak, że po prostu coś tam odpowiadam na jakieś pytania, nie znając pytania ciężko czasami się domyślić właściwie na jakie dokładnie pytanie odpowiadam. Może tak. Dlatego wprowadziłem sobie taką małą zmianę i właśnie to okienko po prawej stronie będzie widoczne, aby po prostu móc później sobie czytać to, co widzowie piszą. Też od razu wybaczcie, jeżeli będę na tym nagraniu jakoś dziwnie brzmiał, bądź ewentualnie jakoś mało mówił, ale trochę gardło nie domaga. Cóż, takie życie. Niestety wszystkiego nie można mieć. A ja w tym momencie nie mam zdrowia. Ale postanowiłem sobie troszkę właśnie pobiegać i pograć. Dosyć dziwne jest to, że jak włączyłem grę po tym... Hello? Friendly guy. Ja nie wiem, gdzie on po was. Hello? No nie wiem. Ale skoro już tutaj był, to mogłoby oznaczać, że już chyba tutaj przeszukał. No kurczę, widać. Ledwo co zacząłem, a już kogoś spotkałem. Na szczęście, no nie zaczął od razu strzelać. Mimo, że miał broń w rękach. Okej, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Jeszcze tak sobie tylko na chwilkę zerknę, ale powinno być dobrze słychać. Właśnie nie wiedzieć czemu ta gra nie działa mi w trybie przechwytywania gry. Jedynie jest opcja właśnie przechwytywania całego monitora, stąd też jeżeli czasami coś minimalizuję, to po prostu to widać i na nagraniu. Ale co tam? Miejmy tylko nadzieję, że gardło całkowicie mi nie wysiądzie. Military boots. A możemy zmienić. Czemu nie? Co? Dobra. Są chyba. CR-ka, ładnie. To wyrzućmy, a weźmy tą. Już przy okazji jakaś broń do obrony będzie. Żeby nie było tak, że tylko oni będą do mnie strzelać w razie czego, a ja będę uciekał. No tutaj coś widzę. Okej, AK. Czemu by nie? Musiałbym się tego chyba pozbyć. Tak. O,
to ładnie. Aug. Czemu by nie? Zabiorę go sobie. Może uda się jakoś znaleźć amunicję do niego. Do Feniksa. No dobra. Na razie zbieram co podleci. 28. To fajnie byłoby zmienić ten plecak. Bo miałem nadzieję, że w tym momencie nikt nie zacznie do mnie strzelać. Mogę wywalić. Właściwie ten nóż też tak trochę nie do końca jest tutaj potrzebny. No ale zachowam go. Okej, no jednak ta baza wojskowa jeszcze nie tak do końca wyczyszczona. Jak dla mnie to dobrze. No nie. Dlaczego to w ogóle jest? Nie wiem, ale sobie bym to z chęcią zatrzymał. Dobra, jest w plecaku. Okej. Chyba do SVD, jeśli się nie mylę. A witam na czacie. Jak tam dzionek mija? Bo mi raczej jak słychać, bo trochę gardło nie domaga, więc siedzę w domu i gram, że tak to powiem. K74, a to mam 101. Dobrze, no nie ma amunicji. O. Czyżby AK-74? Okej. W takim razie to wywalę. To wezmę do łapek. No, witam na czacie. A co u mnie? Kurde, trochę kiepsko. Gardło nie domaga. Nie wiem, czy to aż tak mocno słychać, ale... Ale siedzę i się kuruję w domu przed komputerem. Tak, żółmietek. Pocieszający komentarz. A czemu subskrybujesz? Nie mam pojęcia. Twoja decyzja. Kurde, tak dawno nie grałem, że za bardzo też nie wiem, do czego te wszystkie rzeczy mogą pasować. Siema, kapitan. No to już raczej nic nie będzie ciekawego. No dobra, no trzeba lecieć gdzieś dalej. Przynajmniej o tyle dobrze, że mam już jakąś broń, żeby się przynajmniej bronić. Jeszcze może tutaj zajrzę. Nie no, pamiętam. Kiedy poprzedni live był wczoraj. Właściwie to można powiedzieć, że dzisiaj w nocy, więc... Już chyba takiej złej pamięci nie mam. Czasami dziury się zdarzają. Ale to już chyba kwestia wieku. Cóż.
Teoretycznie wbiłem na serwer, gdzie pisało friendly, więc może tak od razu nie będą wszyscy strzelać i ja tak też w sumie nie zamierzam od razu do wszystkich strzelać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Co ja tu jeszcze właściwie mam? Nie za wiele tych rzeczy. Okej, jest pucha. Nawet deszcz padający w środku budynku. Bo czemu by nie? Zastanawiam się, jak tutaj pobiec. Teoretycznie, jeżeli ktoś by biegł, to raczej przymurzę. Stąd raczej nie powinno mnie... nie powinienem być widoczny. Jak zastanawiam się, gdzie później pobiec? Może nad tą drugą bazę militarną. Teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa. No, wiecie, tam jak pobiegnę na południe, to... powinienem do niej dobiec. Zresztą wczoraj tam byłem i spotkałem dwóch gości. Okej, tam tylko bateria, to raczej nie jest mi potrzebne. Miałem zwiększyć ten dystans widzenia, ale w końcu zapomniałem, więc mówi się trudno. Innym razem. Środki na pająki bierzesz, kapcia, i jedziesz. Trzepnij go ze dwa razy i tyle. Kurde, muszę sobie to gdzieś zapisać, to orędzie. Całkiem ciekawe. Ale od razu czat mówię. To, co tutaj teraz nagrywamy, to również to, co piszecie na czacie, pojawi się później na filmiku, który będzie zamieszczony oczywiście w sekcji Archiwum Live. Więc grzeczny, proszę. Okej, nic ciekawego nie ma. Jakieś tam okularki mam, więc to mogę olać. MP5, ale raczej nie będzie mi potrzebny. A byłem dzisiaj na Twitchu, trochę nagrywałem, znaczy właściwie streamowałem. Tak w granicach chyba 15. To mniej więcej było. No nie wiem, gdzieś przez 2 godzinki. Ale postanowiłem sobie wrócić tutaj do DayZ, bo a fajnie było ostatnio, więc pomyślałem sobie, czemu by tego nie powtórzyć. Okej, chyba większa kamizelka, tak. Więc robimy małą podmianę.
AKM. No to raczej nie pasuje do AKM-a. Ale gdybym tak... O, do tego auga bym wyrzucił. Jednak AKM to AKM. Dodatkowo z celownikiem. Ej, no tak aż. Zakłady kiedy padną? Wiadomo, że nigdy. Znaczy nigdy. W najbliższym czasie. O, tu jeszcze lepszy AKM. Okej. Okay. Zmieniam. To jest, kurde, w sumie obie są zniszczone, ale ta będzie bardziej pasowała kolorystycznie. A co na to siostra? Kurde, ile tu AKM-ów? Jeszcze tylko przydałoby się jakieś... jakąś amunicję do niego. Tak, zróbcie sobie wymiadę. Ten, który przegra, będzie miał, nie wiem, w domu dwie siostry przez tydzień. Cholera, sporo tu zombiaków. No teraz na złość pójdę do lasu i będę tam siedział przez godzinę. I przegrasz ten zakład. A widzisz. Zawsze się znajdzie jakiś sposób. Jaką to kartę byś kupił za te pieniądze? Ja obecnie gram na GTX 970, ale z chęcią bym się przerzucił albo na drugą taką samą, żeby mieć weseli, albo tą sprzedać, może 980, chociaż to 1080 albo 70. Kurde, no dobre są. Fajna opcja do kupna. Ale chyba jeszcze nie teraz. Bo ten piekielny deszcz mógłby w końcu przestać padać. I przypominam, to co piszecie na czacie też będzie później widoczne na filmiku, który będzie zamieszczony na YouTubie. Tak więc jak siostry to zobaczą, to raczej nie będą zadowolone, że tutaj targujecie nimi. Chyba dobrze idę. Chociaż nie wiem. Chyba tam. I tak coś tak, już widzę tą bazę. Ojej, a
na co komuś siostra bez oczu. Też to nawet nie przyniesie i nic nie pomoże, tylko będzie ciągle na coś wpadać i to jej trzeba będzie pomagać. Trochę kiepski pomysł. Siemanko Farm. Witamy na live'ie. Reszta, proszę przywitać. Trochę zabrzmiało to jak plagiat. Że jest pootwierane. A nie, zamknięte. Jest ciężarówka. Okej, przynajmniej jak teraz ten deszcz pada, to gdzieś tam zagłusza moje kroki, więc... To wszystko pozamykane, aż dziwne. Halo, gdzie jest amunicja? Może zamknę? Nie wiem, po co mi aż tyle tego, ale może ewentualnie zawsze będę mógł sobie gdzieś tam, jak się trafi ktoś miły, za coś wymienić. Pusto. A tak. Te prosiaczki. Mamy, no nic ciekawego. Niestety, tam chyba strzykawka była, to mi to zupełnie nie jest potrzebne. Manko Wilk. Witam na live'ie. Ciężarówka troszkę zdewastowana. No, tam się nie otwierały. Dobrze, pewnie nic tutaj nie znajdę dokładnie. Przestawało padać, byłoby całkiem miło, bo ten deszcz strasznie irytujący tutaj jest, zwłaszcza, że pada przez ścianę.
Siema Szymon. Witam, jak mi jedzionek? A reszta? Proszę napisać, cześć. Okej, jak pójdę w tamtą stronę, to powinienem dojść do tej chyba największej bazy militarnej, tak mi się wydaje. Na horyzoncie, no nikogo. No będzie pokazane, bo też go nagrywam. No czasami jest tak, że właśnie wypiszecie jakieś pytanie, ja go nie przeczytam, tylko od razu odpowiadam i dla osoby, która jakby oglądała ten filmik, no po prostu nie będzie wiedzieć, o co chodzi. Więc postanowiłem, że zrobię taką małą kompilację właśnie z live'a, gdzie będzie, nie wiem, po lewej stronie właśnie to, co gram, ten widok z gry, natomiast dokleję do tego widok czatu, który też nagrywam osobno. Tylko mam nadzieję, że ustawiałem, bo to na drugim kompie nagrywam ten czat i tam właściwie na szybko go ustawiałem, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze jest ustawione i później będę mógł spokojnie ten filmik wykorzystać. Bo jak nie, no to niestety tego nie będzie. Jeśli będzie wszystko ładnie ustawione, to myślę, że jutro pojawi się filmik właśnie z dzisiejszej wyprawy wraz z czatem. I oczywiście odnoszę wrażenie, że strasznie głupio brzmię przez ten ból gardła. Dlatego staram się gdzieś tutaj cały czas w międzyczasie sobie coś popijać. W ogóle za pająki. Ja raczej bym ci i tak w zabiciu ich nie pomógł, bo strasznie się ich brzydzę. Czasami jak są to takie, nie wiem, gify, memy i tak dalej, że ktoś widzi w domu wielkiego pająka, to zaraz się pakuje, wychodzi, wyjeżdża, nie wiem, na prom kosmiczny i ucieka w ogóle z planety. Ja jestem mniej więcej ten typ człowieka. Nienawidzę pająków. Jeszcze taki mały, jakiś malutki, pół biedy, zabija, ale jak będzie jakiś wielki, jeszcze jak zacząłby po mnie łazić, to już w ogóle tragedia. Kurde, mógłbym się tam wybrać, ale tam chyba z tego co pamiętam, no nie za wiele rzeczy jest. De facto nawet jeżeli już, to powinienem biec chyba gdzieś w tamtym kierunku. Dobra, pójdę tutaj na tą farmę, czy co to tu jest. A potem gdzieś skieruję się gdzieś w tamtym kierunku. Kurde, przydałby mi się kompas. Oczywiście wiem, że mógłbym otworzyć tutaj mapę gdzieś z internetu, ale moim zdaniem fajnie jest tak grać bez mapy. Przy okazji powiedzcie mi jak jakość filmiku, bo tam wczoraj jak puszczałem to na YouTube'a to było 3500 bitrate'u, teraz ustawiłem na 5 koła. Czy jest jakoś lepiej, czy nie laguje i tym podobne, bo ewentualnie mógłbym jeszcze troszkę wyżej ustawić, ale trochę boję się, że niektórym może to stwarzać mały problem z odtwarzaniem. Także piszcie w komentarzu, jakie macie spostrzeżenia
Ewentualnie następnym razem będziemy troszkę kombinować i lepszą jakość robić. I tak wprawdzie mam tutaj na podglądzie to, co gramy, ale to na małym ekranie i wydaje mi się, że mogło być trochę lepiej. Okej, przebiegłem stamtąd. Chciałem kierować się na wieżę, więc teoretycznie powinienem gdzieś tutaj biec. Jest to Daisy Standalone. Zresztą z tego, co się orientuję, to też jest napisane, co to za gra, w którą gram. Więc nie wiem, skąd to pytanie. Ale... okej, rozumiem. Ja też wszystkie gier nie rozpoznam. Wybaczą. Kurde, cały czas odnoszę wrażenie, że źle biegnę. Ej, grzecznie, proszę. Będziemy kasować takie komentarze. Zakładać bany. Okej, powodzenia. Myślę, że później też sobie gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, jak będziesz koło północy, to myślę, że też bym sobie gdzieś tam jeszcze pograł w LoL'a, to możemy coś pograć. Jaki nick? Wydaje mi się, że jeden dzisiaj rano jakiś akceptowałem, ale nie wiem kogo. Kończył się coś na jakimiś cyframi. Ale to przede wszystkim wyślij zaproszenie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Wchodziłem, no mówię, grałem dzisiaj trochę w LoL'a i dostałem tylko jedno zaproszenie. Teraz staram się znaleźć tą bazę, co jest na zachodzie. Fajnie byłoby tam dotrzeć i znaleźć jakąś amunicję do AK. A potem myślę, że koło północy przerzucę się na LoL'a. Sobie tam z godzinkę, może ze dwie pogram. Taki przynajmniej jest plan na dzisiaj. Także jeszcze godzinka Daisy, a później właśnie League of Legends. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Grałem oczywiście tam przed nagraniem Daisy jedną gierkę, to po prostu masakra. Gość na topie 0.8. AD Carry 0.6. Do 15 minuty dżungla 0.4. Masakra. I w ciągu 25 minut przegraliśmy. Meszak. Przydałby mi się tutaj kompas, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie biegnę. Ale wydaje mi się, że dobrą stronę obrałem.
Bo jak biegłem z lotniska na bazę wojskową tam pod lotniskiem, to później skręciłem o 90 stopni w prawo, więc powinienem biec na zachód. Jesteśmy w Polsce, tutaj pająków się nie je. Także proszę zostawić te stworzonka. Pająki, jedyna pożyteczna rzecz to zabić i tyle. Albo wywieźć gdzieś z dala od domu najlepiej. Z Diablo 2? Kurde, no myślałem nad tym. Stara, fajna gra. Pamiętam, że robiłem, jak grałem z nią tam, nie wiem, 10 lat temu. To jakby nie przechodziłem każdego bossa po prostu zaraz po dojściu do niego, tylko tam levelowałem sobie tam powiedzmy z 5 poziomów, zanim zrobiłem tego bossa i wtedy mogłem spokojnie na luzaku go zrobić, bo tam chyba ich było 6, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się coś kojarzy. No i zdecydowanie lepsza to była ten dodatek Lord of Destruction chyba. Tam dodali dwie postacie. Chociaż tak zawsze grałem sobie nekromantą. Fajnie mi się nim grało. Mało roboty. A dużo przyjemności i zbierania, ekspienia. Także tak. A Duel of Champions nie znam. Kurde, nie wiem, czy to się ściemnia, czy co? Okej, okay, czyżby tutaj? Nie, tu jest jakieś miasteczko. No, przeszukam sobie to miasteczko. Zobaczymy, może kogoś tutaj spotkam. Chociaż dziwnie to zabrzmiało. A nie, to już... No patrzcie, czyli jednak dobrze trafiłem. Okej, tam jest zombiak. Kurde, ładnie. Udało się dobrze trafić. Górka snajperów. Ale nie widzę nikogo, tam sobie zombiak idzie. Podejdę troszkę bliżej. Właśnie tak mi się wydawało, że jak już na horyzoncie nie ma żadnych drzew, to... że już to będzie koniec mapy. I tak też się stało. O, ktoś tam jest? Tak, jest jeden gość. Teraz tam go wskazuję. No, biega sobie. Nie no, mógłbym zaryzykować i spróbować z nim zagadać, ale wiadomo, jak się kończy gadanie z kimś na bazie militarnej. Dlatego chyba to przeczekam na chwilę obecną. Dobra, nie wiem, gdzie on poszedł. Śmieszne jest to, że w oddali, jak mimo że stoję przy tym drzewie i jestem schowany, to i tak będzie mnie widać. Tak, kill him. Jakby, nie wiem, czy byłeś, czy nie, ale na początku tam dwie osoby się zakładały o swoje siostry, że jak zginę w ciągu godziny, to jeden przejmuje na tydzień drugą. A jeszcze godzina nie minęła.
Więc jeżeli bym tam poleciał i go zabił, to któryś z nich by przegrał. Jeżeli... Nie, to wtedy żaden nie przegrywa. Jeżeli tam pobiegnę i ja zginę, no to jeden z nich przegrywa. To też nie znam. Hearthstone'a znam, bo tam oglądałem kilka filmików, ale tego już nie. Siema, polski gracz. Reszta, proszę przywitać. Kurde, no gdzieś tam pobiegł. Mógłbym spróbować tą bazę od prawej strony jakoś przebiec i szybko posprawdzać te namioty. Dobra. Nie ma co. Może jakoś się uda. Ewentualnie jeden z nich przegra zakład. Magazynki. Co robię? Próbuję przeżyć. Taki jest cel na dzisiaj. Nie dać się zabić. No przynajmniej nie dać się zabić łatwo, jeżeli już. Tam zombiak jest. Do MP5. Czy to pasuje do... No i tak nie miałbym tego. I tak nie mam magazynka. Właściwie nie wiem, czy ten gość się tutaj cały czas gdzieś nie kręci. Dlatego jeśli coś, to wolałbym szybko przeszukiwać. No, czyżbym go tam widział, czy nie? To był chyba tylko jakiś paproch, co przeleciał? Nie wiem. Nic tu nie ma. Wezmę ten, przynajmniej coś tam będę miał. No to było chyba do SKS-a, jeśli dobrze pamiętam. Ewentualnie możecie mnie poprawić, bo dawno nie grałem. Coś jest, ale empty. A nie, jednak nie. Dobra, zabiorę go i tyle.
Nie, tam zombie na górce sobie wchodzi. Co, teraz już nie będę wychodził z gry, więc next time najwyżej możemy się jakoś umówić na granie. Gościa gdzieś wcięło, nie wiem czy on tu po prostu padł i się po prostu zebrał co mógł i się przelogował, czy co? Ile będzie trwał? A, do 24, tak planuję. Przy okazji, witam Grzegorz. Od razu dla nowych osób, które jeszcze tego nie wiedzą, ale jutro filmik z tego będzie razem połączony z czatem, więc będzie widać, co piszecie. Także grzecznie proszę, albo będziemy banować. Co do Daisy, to ona jest fajna, jak się gra z kimś, ewentualnie jak tutaj mogę sobie z wami pogadać. Bo tak to samemu tutaj biegać i przez godzinę czy dwie nie odezwać się do nikogo, to jest straszne. Natomiast jak się gra ze znajomymi, ewentualnie robi jakiś taki live z widzami, to jest całkiem fajnie. Przy okazji tak nudą nie powiewa. Co? Chcę sobie gdzieś, kurde, jakieś bazy wojskowe pozwiedzać, żeby znaleźć amunicję i magazynek do AKM-a. No całkiem ciekawy znalazłem, natomiast teraz mam tylko do AKS-74U. I jakieś takie pierdółki jeszcze gdzieś tutaj zbieram. Więc zobaczymy. Tutaj pamiętam, że jak się pójdzie na południe, to tam jeszcze jest taka jedna baza militarna w lesie. Także postaram się jakoś tam trafić. 7 Days to Die? Tak, kojarzę. Ale jakoś nie przekonało mnie to do siebie. Widziałem gdzieś tam filmiki. Muszę sobie znaleźć kiedyś czas, żeby nagrać serię z The Forest. To nie na zasadzie takiej jak tutaj, że będziemy biegać i przez 95% czasu nic się nie będzie działo, tylko po prostu usiąść, pograć, najfajniejsze sceny wyciąć, zmontować i wrzucić. No, wiesz co, nie widziałem. Przebiegłem chyba wszystkie baraki, namioty, budyneczki, niestety, ale nie znalazłem żadnej interesującej mnie amunicji. A możesz pisać śmiało te propozycje. Z chęcią poczytam, przynajmniej będzie jakaś tutaj
interakcja z czatem. Ewentualnie ktoś może dorzucić jeszcze swoje za i przeciw. Co też myślę, że będzie ciekawe. No, także już spotkałem. Już spotkanie to troszkę ciężko powiedzieć, ale tutaj widziałem jednego gościa, natomiast jak od razu się zalogowałem na ten serwer, to minąłem jednego gościa dosłownie twarzą w twarz. Crysis? Fajne. Czemu by nie? Można pograć. To na razie i tak mam tyle gier do nagrania, że... Łohoho. W Antartet nie grałem jeszcze. Wiesz co, tu musiałbyś na LoLu dodać, znaczy dać tam followka, żeby wiedzieć, bo dzisiaj troszkę było na Twitchu live'a, wprawdzie nie z LoLa, ale z Fallout Shelter. Ale był. Tak gdzieś w granicach 18, sorry, nie 18, tylko 15, tam gdzieś do 17 jakoś tak. Także jeżeli masz konto na Twitchu, to daj tam followkę, to będziesz chyba dostawał informację, że akurat będzie live. Chociaż teraz też na Okoczaj, z którym najwięcej gram, gdzieś tam pojechał na tydzień. Więc tak troszkę mniej gram. Zdecydowanie jest. A troszeczkę nudnie, jak nie ma tej komunikacji głosowej z kimś, więc... Jest troszkę lipka, ale myślę, że będziemy mogli zrobić jakiegoś meczyka z widzami. Czemu by nie? To po prostu jakby już ewentualnie był ten live z LoLa, to tam na czacie by można było napisać jakieś linki, bym gdzieś tam pozapraszał do gry. Tutaj jest komisariat, ale w komisariacie raczej nie znajdę ciekawych rzeczy. O, tam jeszcze jest coś wojskowego, także zwiedzę to. Drakensang, czy jak to tam się czyta? Nie wiem, nie znam w ogóle, nic mi to nie mówi. Nie widziałem u nikogo, na Steamie też nie widziałem. Nie, Wiedźmina jedynki to nie. Jakoś mnie nie przekonał. Trójkę, okej, okay, jeszcze tak. To gdzieś tam sobie będę w przyszłości chciał nagrać. Ale nie jedynkę. Aż takim fanem nie jestem, żeby wracać do tak zamierzchłe czasy. Ej, tam jest zombie.
wody. Kurde. Trochę się przestraszyłem. K1Z1. Sobie pogrywamy z Mariano. Nawet sporo tego jest na kanale, więc to jest mi znana gra. Tylko jakiś problem generalnie z tą grą jest, czy przynajmniej ten problem występował wcześniej, zanim przeinstalowałem Windowsa, że OBS jakoś kiepsko mi łapał H1Z1. Ja nie wiem w sumie w czym był tam problem. No ale tak jak już mówiłem, wczoraj będziemy na pewno ogrywać z takich survivalowych gier, to jeszcze Miscreated. No całkiem przyjemnie się w nią gra. Tylko tam też trzeba oczywiście poświęcić z godzinę, dwie na bezsensowne bieganie, żeby cokolwiek udało się znaleźć. A Minecraft to nie, to zapomnij. Ta gra też w ogóle. Może i gameplay ok, bo bardzo dużo rzeczy można zrobić, ale nie. Zdecydowanie nie. Half-Life 2? No kiedyś grałem. Hard World? Jakoś tak. No mam kilku znajomych, którzy w to grają, natomiast co do Rastat byłoby ciężej z znalezieniem jakichś znajomych. Więc na razie w tej kolejności chcę, żeby najpierw Miscreated, później pograć sobie ewentualnie w The Forest. No i czasami tam Daisy. To takie trzy survivalowe, na których raczej bym wolał się w chwili obecnej skupiać. Hizzy to muszę sobie zobaczyć, bo kurde, tyle osób o tym pisze, tyle osób mi o tym mówi, ale w ogóle nie kojarzę tej gry. Także nie wiem, też tam słyszałem, że to jest coś w stylu Miscreated, Daisy i tak dalej, ale nie wiem, to jest tylko to, co słyszałem. Taki survival do biegania i strzelania i zbierania. No właśnie, ze znajomymi, tylko teraz jest ten problem, że wszyscy powyjeżdżali w końcu sezon wakacyjny. Trzeba by poczekać do zimy, aż wszyscy będą siedzieć w domu, się grzać przy komputerze, to wtedy okej. Można zbierać ekipę i grać. I teraz to lipa. Też bym w sumie gdzieś sobie wyjechał. Na pewno będę na PGA w październiku. Także jakby ktoś chciał, zapraszam. Chcę się tam wybrać na jakieś 4 dni i tak myślę, że w niedzielę, żeby tam już sobie posiedzieć. Powiedzmy gdzieś tam wyjazd w czwartek w nocy, ewentualnie piątek z samego rana i do poniedziałku sobie aż w Gdańsku zostać. Taki jest plan. 3 dni zwiedzania, 1 dzień gier. Czemu by nie? No dajesz, szczerze. Wal prosto z mostu. Jak mi napiszesz, że DayZ jest nudne, to zrozumiem i przytaknę. Bo jest nudne, jak się gra samemu. Zwłaszcza, jak się nic nie dzieje. Wczoraj przynajmniej jakąś taką trochę akcję udało się złapać i trochę postrzelać. Natomiast dzisiaj nie ma nikogo.
Kurczę, może ten budynek z wiedzą tutaj też czasami się coś pojawia. Generalnie tak pozamykane, więc może jeszcze to miasto nie było aż tak splądrowane. Nie, ale cały czas mniej więcej tam liczba osób, które to oglądają, waha się w granicach 10. Myślę, że jakbyśmy doszli gdzieś do 50-60 osób, to wtedy byłoby ciekawiej, można by sobie o czymś pogadać. A to, że nudą wieje w tej grze, to... to powiem, że tak. Niestety. Gra polegająca na zbieraniu, po czym ktoś cię zabija i zbierasz od początku. Cały tutorial Daisy. Dlatego muszę trochę chyba Cookiego i Włodara pomolestować, żeby sobie z nimi pobiegać. To przynajmniej w trójkę będzie o wiele ciekawiej. O ile ktoś w ogóle kojarzy z was Cookiego i Włodara. Też bardzo dużo filmików z Daisy wrzucają na swoje kanały. Zresztą polecam. Warto tam do nich zajrzeć. To już byłem. Trochę biegam w kółko. Tak mam, odpowiadając na twoje pytanie. I chcemy sobie razem pograć w Wiedźmina. Może po prostu usiądziemy razem do jednego kompa. Podzielimy się słuchawkami, albo jakoś sobie po prostu weźmiemy podziałkę na dwie. A potem będziemy sobie po prostu grać. Wiem, że to jest gra dla jednej osoby, ale po prostu usiądziemy sobie i tam będziemy po prostu się zmieniać. Jak będzie jakiś quest, będziemy sobie coś gadać. Myślę, że taki sposób nagrania może być nawet całkiem ciekawy. Przynajmniej w moim odczuciu. Ale zobaczymy. Tylko, że jeszcze ona o tym nie wie. Ale jakoś da się ją przekonać do tego, żebyśmy sobie pograli. No przełaź. A czy będzie kamerka? Siema Artur. Reszta, proszę napisać cześć. Albo hej. Cokolwiek. A kamerkę planuję wstawić, jak będą się zgadzać donate na Twitchu. Postawiłem sobie taki cel. Wtedy będzie Twitch znaczy streamy na Twitchu będą z kamerką. To wtedy tak. Pomyślałem sobie, a co? Może w ten sposób? No tak to troszkę szkoda mi wydawać kasy. Ale jak widownia będzie tego wymagała, no to oczywiście kamerka się pojawi. Odnoszę wrażenie, że do tej bazy militarnej to chyba tutaj.
The Forest planuje, H1Z1 trochę problemy mam z OBS-em na H1Z1. Nie wiem czemu strasznie jakby rozdziela mi dźwięk od wideo. Nie wiem czemu, jakiś taki błąd. No zobaczę, może po tym przeinstalowaniu Windowsa coś będzie lepiej H1Z1 działało. Co chodzi z tym Wiedźminem? No, chodzi o to, że Wiedźmina generalnie mam od czasu premiery. Jakoś tak się nie kwapiłem do nagrywania jego. Ale generalnie tam dziewczynie też się podoba sam gameplay Wiedźmina, więc sobie myślę, żeby po prostu usiąść razem z nią przy jednym komputerze, postawić po prostu przed nami mikrofon, jakoś tam słuchawkami się podzielimy i będziemy sobie po prostu grać, można powiedzieć, na zmianę. Jak będą jakieś ciekawe questy, jakieś ciekawe walki, to sobie wtedy to nagram. Oczywiście jakoś tam później to potnę, żeby jakieś najciekawsze fragmenty były. I gdzieś będę wrzucał na kanał. Jakie można powiedzieć, będzie gra single player, grana w duo. No to taki pomysł. Tylko, że ona jeszcze o tym nie wie. Także muszę ją jeszcze poinformować o tym, że taki sprytny plan sobie wymyśliłem. No w CS-a... A dobra, ale już wróćmy do poprzedniego pytania. Na drugim komputerze, znaczy inaczej, na tym co gram, mam zainstalowaną 10, natomiast... Natomiast na komputerze starszym mam 7 zainstalowaną Windowsa. Czy opłacałoby mi się to zmienić? Na czarny? 4 sloty więcej. Ale zniszczony to. To nie. Okej, okay, namiot jest. Kiedy CS jakoś tak... Nie za bardzo mnie ciągnie do tego CS-a, chociaż tam Edward Nora, który jest autorem tej gry, którą też ostatnio niektórzy mogli widzieć, Alone in Home, namawia mnie, żebyśmy pograli w CS-a. Więc może jakoś niedługo bym sobie zainstalował i coś bym pograł. Mówię, no jakoś tak mocno do CS-a mnie nie ciągnie. Chociaż może gdybym grał w CS-a, to tego gościa wczoraj bym jakoś zabił, bo niestety, ale z celnością było kiepsko. Kolejny namiot. O, co tu jest? Do AK. Czy to pasuje do tego? Chyba nie. O, pasuje. Czyli 7,62 na 39 jeszcze bym potrzebował amunicji. Ale przynajmniej już jedną część udało się znaleźć. O! I proszę. A, dobra, to chyba aż tyle mi nie potrzeba. W ogóle po co mi te... Po co mi tyle tych celowników? Tego to ja nie wiem.
H1Z1 na pewno nie dzisiaj. Po pierwsze, na tym nowym kompie, jak przeinstalowałem Windowsa całkiem niedawno, to jeszcze po prostu nawet nie zainstalowałem. A po drugie, o 12 planuję przerzucić się na LoL'a i sobie gdzieś tam jeszcze może z godzinkę pograć. Okej, okay, co by tu trzeba było teraz zrobić? Gdybym tak to wypakował, a to wrzucił, po czym... O, właśnie taki myk. No to sobie zachowam. Gdzie? Tam nie będę umierał. Szkoda by było tyle biegania, żeby teraz tak po prostu zginąć. Nie, będę grał. Tylko mówię, po północy. A, także za 25 minut będziemy kończyć tego live'ika i się przerzucę na LoL'a. Ale już raczej nie będzie on nigdzie puszczany. No chyba, że bardzo chcecie, to mogę gdzieś tam na Twitcha go puścić. Nie mam tego 7 days to die. Niestety. Okej, idę na wybrzeże. Może tam jeszcze kogoś spotkam. Jak nie, to tam chyba na balocie, z tego co pamiętam, jest jest jeszcze lotnisko. Tak, po północy, czyli nie dzisiaj. Zgadza się. No nie wiem. Mogę rzucić na live. Mordę, goni mnie jakieś. Rasta niestety nie mam. Nie wiem, czy w dobrą stronę teraz będę biegł. Zdecydowanie przydałby się jakiś kompas. To byłoby znacznie ciekawiej i na pewno łatwiej dla mnie. O, jest lornetka, to na pewno bym chciał. Dlatego położymy sobie tutaj tego AK. Okej, nie znikł. Dobra, trzymaj się, polski gracz. Miłego oglądania. Dobra, to wywalę. No rasta nie mam, więc na razie ciężko mówić, że bym coś z niego nagrał. No nie ma nikogo. Peszek. I co to, konkurs życzeń? No poza tym z dwóch powodów nie będę śpiewał. Po pierwsze, bo nie umiem. No po drugie, że od dwóch dni boli mnie gardło. I de facto i tak powinienem leżeć pod kołdrą i się kurować, a mimo to gram.
Stranded Deep. Coś widziałem na Steamie. Tą grę. To jest coś tam z jakimś czymś podwodnym, tak? Jakieś nurkowanie, jakieś budowanie chyba. Tak mi się coś kojarzy. Nie, Euro Truck Simulator to... Jednak nie dla mnie. Jakoś nie kręci mnie takie jeżdżenie od punktu A do punktu B, jeżeli już to jakieś wyścigi byłyby ciekawsze. Na przykład mam Grid Autosport? Jakoś tak, nie pamiętam. Mam to cały czas nawet nie zainstalowane, więc jeśli już, to prędzej bym sobie w to dziś pograł. A dziękuję, Grzegorz. No mam nadzieję, że się wykuruje w miarę szybko. Człowiek by sobie poszedł, pograł w piłę, a to nic. Trzeba siedzieć. Siemko Maxon, reszta proszę przywitać. Przypominam, czat z tego co piszecie będzie później widoczny na filmiku, który zamieszczę jutro prawdopodobnie. Także grzecznie. Seconds jest na kanale, także jak chcesz, możesz obejrzeć, tam chyba 4 albo 5 filmików nagrałem. Okej, dobra, gdzie ja dobiegłem? Bo to jest pytanie. Rozbijasz się na wyspie i musisz przeżyć i szukać ratunku. No, brzmi całkiem ciekawie. Muszę przyznać. Po ile ta gra jest na Steamie? Jakbyś mógł tak od razu zerknąć i napisać na czacie, byłbym wdzięczny. Tak sobie myślę, jeżeli już miałbym grać jakieś gry typu survivalowe, czyli właśnie DayZ, Subnautica, Rust i tak dalej, to raczej bym te gry zostawiał na live, ponieważ, no widzicie, biegamy tutaj od godziny 20 minut i właściwie nic się nie dzieje. To jest tak naprawdę dla mnie mocno stracony czas. Natomiast jeżeli puszczam to na live'a, to przynajmniej przez te półtorej godziny mogę sobie z wami pogadać, coś tam sobie popiszemy, coś porobimy i jest przynajmniej o tyle ciekawiej. Więc mówię, jeżeli jakieś takie survivalowe, to raczej zostawiałbym to na live'y. Całą resztę do nagrywania i do wpuszczania na YouTube, że tak powiem. $14.99. Kurde, drogo. Fajnie jakby było w jakiejś weekendowej promocji, to wtedy można by się gdzieś tam zastanowić, bo to zawsze te kilkanaście, kilkadziesiąt procent byłoby taniej. Live na YouTube'a tak, znaczy generalnie taki jest zamysł, że na Twitchu puszczam tylko LOLa. No czasami może jakąś tam, tak jak na przykład dzisiaj tego Fallout Shelter puściłem. Natomiast cała reszta idzie na YouTube'a. Tak jak DayZ. Tak dalej.
Może w przyszły piątek uda mi się jakoś z Mariano dogadać, to byśmy pograli właśnie w tego Miscreated. Pewnie w niedzielę będzie za 4,99. No fajnie, jakby był, to pewnie z chęcią bym kupił Daisy 20 euro. Masakra. Czy nagrywam dla zabawy, czy dla hajsu? Wiesz co? Bardziej powiedziałbym, że nagrywam to tak dla siebie, żeby trochę się, można powiedzieć, przełamać z... chociaż trochę głupio. To brzmi, przełamać się z wysławianiem? Nie. Generalnie można powiedzieć tak, wróćmy trochę genezą do tyłu, tam powiedzmy gdzieś etapy gimnazjum, czy nawet liceum. Zawsze byłem osobą bardzo cichą, gdzieś tam trzymającą się zawsze z boku i po prostu nagle możliwość nagrywania YouTube, czy live na Twitchu, czy też live na YouTubie sprawiły, że trochę bardziej się, można powiedzieć, otworzyłem, więc... kurde, nazwałbym to chyba terapią. Suchar, na czym się wybił dubiel? Nie wiem. No, także nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Więc raczej bym tutaj... skusił się do odpowiedzi... What the fuck? Dobra, zagadałem się, a tutaj... A tutaj koniec mapy. Taka lipa. No, także robię to głównie dla siebie. Nawet moja lektorka z angielskiego, bo mam też w pracy zapewniane lekcje języka angielskiego, powiedziała, że przez to, że sobie gdzieś tam jakieś gry multiplayer gram z ludźmi, z, powiedzmy, angielskojęzycznymi, to po prostu nawet gdzieś tam akcent, wysławianie się po angielsku też, przynajmniej ona widzi tą poprawę, więc no, nazwałbym właśnie nagrywanie na YouTube taką fajną lekcją charakteru, fajną lekcją życia, wysławiania się, i tak dalej, i tak dalej. Znam Kaftana. Oglądam filmiki. Bardzo cenię to, co robi. Bardzo mi się to podoba, bo naprawdę mega dużo wkładu pracy wkłada to, co... wkłada w to, co robi. O. Jak to nie przechodź przez tory? Najpierw w lewo, potem w prawo, potem w lewo. Nic nie jedzie, to idziemy. Czy lubię Disa? Tak naprawdę LoLa zacząłem sobie oglądać na streamach od Nerwariena. Disa jakoś tak później wyłapałem. I siema przy okazji, Kacper. Reszta, proszę przywitać. Później poczytałem o tym, bo tak wszyscy zaczęli pisać na czacie o tym JD, JD, JD. I zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Później gdzieś tam właśnie dotarła informacja, że to chodzi o Disa, że podobno gdzieś tam kogoś zakapował i kogoś wyrzucili z jakiegoś turnieju, czy jakąś drużynę wyrzucili. Nie pamiętam, dokładnie nie pamiętam. Gdzieś tam czytałem o tym jakiś czas temu. I zaczął się ten hejt na Disa. No. Także tyle. Także nie pochwalam tego, co zrobił. No i generalnie gość jest strasznie wulgarny. Co mi się nie podoba, bo kilka razy miałem okazję obejrzeć jego streamy. Klnie ile wlezie. Uważa się za Boga w tej grze, że na mastera dżungli, nie wiem, czy jak on tam się określa. I to mi przeszkadza. A grałeś, czy grałem w GTA San Andreas? Nie, zatrzymałem się tak naprawdę na GTA 1 i 2.
Te mi się podobały. Jak już to weszło w formę 3D, to nie do końca mi to jakoś pasowało. A to, że Nitro dostał bana, to nic o tym nie wiem. Nie wiem, tak można powiedzieć, że dopiero wgłębiam się w ten świat Lola, więc nie znam dokładnie wszystkiego, co się tam dzieje. Tych wszystkich niuansów, zagwozdek i tak dalej, i tak dalej. No ale to, że Diz tam podpadł kilku osobom, to właśnie mi się gdzieś tam rzucało na jakichś właśnie artykułach czy gdzieś. Otwieraj, żeś się. Ciekawe, gdzie dobiegnę tutaj tą drogą. Wydaje mi się, że gdzieś tam po prawej stronie powinna być ta wyspa, tylko dokładnie nie wiem, na której ona jest w wysokości. Ale z drugiej strony no, nie popłynę tam, bo mam jednego AK na plecach, a drugiego w rękach. Także trochę lipa. Powiedzieć wiersz. Bardzo fajne kiedyś przeczytałem na tym, na przystanku autobusowym. Znaczy, nie wiem, czy to można nazwać wierszem, ale jest naprawdę bardzo krótki i bardzo fajnie oddaje całą sytuację. Brzmiało to mniej więcej tak, że życie to nie bajka, każdy o tym wie, bajkę można powtórzyć, a życia nie. No. I tyle. Mega spodobało mi się to, co przeczytałem i naprawdę jest to, no ma swój przekaz. Tak więc, jeżeli osoby nadużywają alkoholu albo jakichś innych rzeczy, no to sorry, to nie jest bajka. Życia już nie powtórzą. Dlaczego ukrywam suby? Na Facebooku jest to dokładnie wyjaśnione. W sekcji notatek. Ponieważ chcę uniknąć sytuacji, w której ktoś wchodzi na kanał, jedynie spogląda na liczbę subskrypcji, po czym jest dużo, to idzie za takim wilczym pędem, czy tam owczym pędem to się nazywa, i ogląda. Natomiast jeżeli, powiedzmy, jest mały kanał, kilkaset bądź kilka tysięcy subskrypcji, to generalnie ludzie mają jakąś taką awersję do sprawdzenia, co właściwie dana osoba nagrywa, jak nagrywa i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłem ukryć tą liczbę subskrypcji i zachęcić ludzi do tego, aby bardziej skupili się na filmach, a nie na tej jednej cyferce. I tyle. Było życie to nie bajka, każdy o tym wie. Bajkę można powtórzyć, a życia nie. Lipa, nic tu nie ma. I
Ile mam słupków? No niedługo będziemy robić jakiś może giveaway albo jakiś konkurs na tysiaka. O czym już wspominałem chyba wczoraj. Także tak, zbliżam się do 1000. Niewiele. Znaczy, mam świadomość tego, że im więcej ktoś ma subskrypcji, tym jakby cokolwiek wypuści, a i tak będzie to oglądane. Zakładam, że... I to często gdzieś tam pisałem w komentarzach, że jakby na przykład taki, nie wiem, Boxdel, Royo, Rock, nagrali, kurde, czarne tło, tak przez 5 minut i powiedzieliby cześć, to pewnie pod takim filmikiem zaraz by się znalazło kilkanaście tysięcy łapek w górę. Więc moim zdaniem... No właśnie, jest ten straszny owczy pęd, gdzie no ludzie już po pewnym czasie nie myślą. Czy tu bardziej, jeśli chodzi o widzów. Natomiast jeżeli chodzi o twórców, to... To myślę, że tak, że... No to zależy. Jak ktoś kocha to, co robi, to na pewno jego kanał będzie cały czas na tym samym poziomie. Jeżeli chce się tylko wybić, bo na przykład, nie wiem, ma jakiegoś znanego kolegę, który go gdzieś tam poleci, nagle u takiej osoby pojawi się, nie wiem, kilkanaście tysięcy subskrypcji, a ona na przykład nie potrafi w ogóle nagrywać, no to będzie wrzucać jakiś bullshit do internetu i co? No i będzie myśleć, że jest fajna, bo jest fejmem i tyle osób ją ogląda. No cóż. No dziękuję, Mateusz, że tak uważasz. Siema, House. Reszta, witamy. Wreszcie reszta, proszę przywitać. Poczekaj, muszę zerknąć na czat, co tam piszecie, bo się nagle zaczęliście rozpisywać troszkę bardziej, także stanę sobie tutaj. Okej. Czy zapamiętałem orędzie? Nie, mam je nagrane. Tak więc będzie później, gdzieś tam sobie je przeczytam, zapiszę, zapamiętam. No ale muszę przyznać, że jest bardzo ciekawe i warte zapamiętania. No dobra, idąc dalej, kim jestem z zawodu? Pracuję w korpo na takim trochę połączeniu rzeczy związanych z IT oraz z księgowością. To znaczy nie zajmuję się stricte ani jednym, ani drugim, tylko po prostu jakby nadzoruję programy księgowe. Co właśnie nie jest ani jakby stricte IT, bo nie chodzę w klapkach w pracy, jakie to jest, można powiedzieć, taki stereotyp informatyka, klapeczki do pracy, jakaś luźna koszuleczka, znaczy nie, sorry, obcisła koszuleczka. Ani też nie jestem księgowym, żebym miał coś tam liczyć. Także właśnie takie coś połączenie. Testowanie na przykład różnych programów dla księgowości, robienie jakichś poradników w pracy dla nowych programów bądź rozwiązań. Czy tworzenie może jakichś też prostych programów, coś takiego. Co myślę o ludziach, co nagrywają Minecrafta? No cóż, no... Ciężko powiedzieć. Każdy robi to, co lubi. Niektórzy wolą grać w kosza, niektórzy wolą grać w piłkę. Nie będę przecież wyzywał ludzi, którzy wolą grać w kosza tylko dlatego, że ja lubię pokopać piłkę. Czy podoba mi się ta praca? Tak. Dosyć luźna. Nie jest tak, że
mam jakiś taki straszny zapieprz i tylko po prostu na spokojnie sobie robię, bo nikt ode mnie jakoś tak mocno nie wymaga, mam sporo wolnego czasu. Zdarza się tak, że mam sporo wolnego czasu również w pracy, więc mogę sobie na przykład coś tam porobić prywatnie, czy pooglądać jakieś filmy na YouTubie, tylko nie mówić nic nikomu. No, także podoba mi się. Wcześniej pracowałem jakby w tej samej firmie, tylko że w dziale zajmującej się podatkami, co było trochę... O, tam jest ten. Tam jest zamek. Tylko w dziale zajmującym się podatkami, co było mega stresujące i mega wymagające. A że miałem jakąś taką smykałkę do programów i tak dalej, to po prostu przenieśli mnie na taki... Kurde, powiedziałbym support księgowości, tak mówiąc w stosunku do LOL'a. No. Nie no, są właśnie osoby, tak jak tutaj Mateusz pisze, że wolą kosza. Też mam kilkoro znajomych. Kilku? Kilku chyba. Kilku znajomych, którzy wolą kosza i nie wiem, jeżeli już na przykład lajkują jakieś filmiki na YouTubie czy coś takiego, a to właśnie są jakieś z NBA i tak dalej, i tak dalej. Także jak kto woli, może grać w kosza i może grać w Minecrafta, mi to nie przeszkadza. A skoro Grzegorz już zasypiasz, to i tak jest północ, więc ja się tutaj gdzieś skitram i oczywiście pora przejść na LOL'a i ewentualnie zapraszam na Twitcha, jakby ktoś chciał tam zajrzeć. No, także dzięki. Jutro myślę, że pojawi się odcinek z tego dzisiejszego biegania. I tyle. W tym miejscu będziemy kończyć. Okej, to trzymajcie się i ewentualnie do usłyszenia dla tych, co będą na LOL-u. Hej, hej.